Przez 3 dni fani rocka będą bawić się w Kostrzynie nad Odrą. Pole, na którym odbywa się Woodstock, przed kilkoma dniami zamieniło się w miasteczko namiotowe. Nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu czuwa około 3000 policjantów, strażaków i wolontariuszy pokojowego patrolu. W Kostrzynie byliśmy z naszą kamerą. Impreza o tyle trudna, że do końca nigdy nie wiemy, jak dużo jest uczestników. Oni się przemieszczają, przybywają różnymi środkami transportu i każdy Woodstock jest inny. Tegoroczny Woodstock jest szczególnie trudny, dlatego że obszar, na którym ta impreza się odbywa, jest o 100 hektarów większy. 3000 osób to są wszystko służby, które organizują przystanek Woodstock, od służb porządkowych, czyli 1200 osób pokojowego patrolu, poprzez ludzi, którzy organizują tę wszystkie stronę techniczną, to jest wywóz nieczystości, obsługa wszystkich sytuacji technicznych, sceny, kilku scen, czyli to jest około ponad 3000 osób. Do tego jeszcze dochodzą służby profesjonalne, które w to nie wchodzą, których nie liczymy. To jest policja, straż pożarna, to jest kolejnych około 2500 osób. Myślę, że to jest wystarczająca ilość osób, które bez względu na to, ile osób przyjedzie, będą tutaj nam służyły i będą ten porządek utrzymywały. Z tak wielką imprezą to każde miasto miałoby określone problemy komunikacyjne, chociażby związane z płynnością ruchu. Bywają, że bez takich imprez też są kłopoty w naszych miastach z przejazdem. Także mamy z tym pewien problem. To są niedogodności, za które zawsze przepraszamy i zawsze apelujemy o jakąś wyrozumiałość, bo bez takiej ludzkiej życzliwości nie dałoby się tak wielkiej imprezy nigdzie zorganizować. Nie chodzi o to, że tych służb ma być więcej, więcej, więcej. To tutaj chodzi głównie o to porozumienie z publicznością. To ona nam pomaga. To my im mówimy, posprzątajcie po sobie, przestrzegajcie naszych zasad, nie wnoście narkotyków, to jest w ogóle zakazane, nie wnoście opakowań szklanych, stop przemocy. I dzięki temu ta ilość tych służb, która też jest pokaźna, jest wystarczająca. Cały czas ten teren monitorujemy bardzo nowoczesnym sprzętem. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w ogóle używany, GPS-owy do monitorowania całej przestrzeni przystanku Woodstock, powoduje, że w ciągu sekundy wiemy, jeżeli się coś wydarzy, gdzie mamy te siły nasze wysyłać, gdzie dana sytuacja się wydarzyła, bo mamy ogromne monitory skomputeryzowane, gdzie wszystko to jest pokazane. Bo poza tym 16 lat doświadczeń, które nam mówią, gdzie musimy dmuchać na zimne, gdzie możemy być bardziej spokojni, a gdzie po prostu jest już godzina 00 i trzeba szybko działać. Więc to już jesteśmy w tym bardzo wyspecjalizowani. Woodstock! Ale teraz przeczytamy ponownie